Hej, zapraszam serdecznie na maraton ze strasznych gier na Roblox, które przechodziłam. Dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, pamiętajcie sobie, miłego oglądania. No i hej! Hej, Ole. Dzień dobry. Halo, co robisz tutaj ze mną przy łóżku? O Boże! Jakiś robot się teleportował, zrobił mi jumpscare'a. To są roboty ze Star Warsów. Nie, to nie są Star Wars. Ej, Krystian, co to za straszny pokój? Czy my jesteśmy w jakimś hotelu i czemu stoimy? Kiedy żyjemy na piątym piętrze? O kurde, jak tu wysoko jest. Dobra, no, chodź, musimy się stąd wydostać. Jak w ostatniej nocy. Musimy stąd wyjść, bo tu jest klaun. I tu jest taśma. Jest trochę straszny. O-o. Też mam. Co się stało? Czemu jest ciemniej? Troszkę ciemniej, a tu ładny klaun. No właśnie nie podoba mi się. Klaun? Ja chcę wyjść stąd. O. Czy wiedzieliście, że z moimi linkami do Eneby możecie kupić taniej Robux i inne fajne gierki? Jeśli nie wiecie, czym jest Eneba, już śpieszę z odpowiedzią. Eneba to nowy rynek z ponad 25 tysiącami produktów cyfrowych, takimi jak gry, doładowania, prepaidy. Szczycący się coraz większym zainteresowaniem ze strony odbiorców, jest to idealna opcja dla waszych wszystkich potrzeb związanych z grami, ale i nie tylko. Eneba zapewni wam najlepszą ofertę na rynku. Dzięki Trustpilot macie pewność, że dostaniecie swoją grę bez żadnych problemów, a dzięki supportowi dostaniecie odpowiedź w ciągu 24 godzin, 7 dni w tygodniu. Możecie tam kupić nie tylko gry na PC, czyli Steam, Epic Games i tak dalej, ale również PlayStation, Xboxa czy moje ukochane Nintendo. Więc jeśli chcecie kupić jakąś fajną gierkę, to na Enebie możecie wyrwać ją o wiele taniej. Dzięki linkowi w opisie traficie na stronę z obecnymi promocjami. Może znajdziecie tam grę, którą chcieliście kupić, ale czekaliście na zniżkę? Strona jest cały czas aktualizowana, dodawane są nowe gry na różne platformy, różnego rodzaju doładowania, więc jeśli chcecie kupić taniej Robuxy, to jestem pewna, że znajdziecie tam coś dla siebie. Więc jak lubicie oszczędzać tak jak ja, to cieplutko zapraszam, wszystkie linki macie w opisie filmu. Zgasło mi światło, O kurde! Okay. Ale tak od razu akcja, że tak o... Gdzie on pola? Dobra, on się schował. O Jezus, dobra. Gdzie on poszedł? Czy on teraz chodzi... Poczekaj, a można do safy? Do szafy wejść? Nie można. Do safy! Ale safa fajna. Poczekaj! Gdzie mamy iść? Chyba. Tu? Musimy chyba po kablach iść, o, nie? Znalazłam. O, jaka ty duża głowa jesteś, na skróty poszłaś. A, bo tędy trzeba było po drabinie. O, dziękuję, że mi drzwi otworzyłeś. Co teraz? Teraz tu? Nie, chyba nie. Tu nie mamy jak... O! 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 Podesku. Znaczy... To chyba nie o to chodziło. O-o. Checkpoint, Ola. Nie możemy się cofnąć, Ale tu jest ciemno, ci powiem. Taśma! Poczekaj. Jak zbierzesz taśmę, to skocz. Okej. Znaczy ja przeżyłam, ale... A ty gdzie jesteś? A, dobra. Ja wracam do... Znaczy ja tu byłem cały czas. A tu tak, może... Tak. O Jezus! O! Wentylacjon, Ola. Krystian, z pierwszej osoby, jak wejdziesz w te drzwi, to jest ciekawie. Ola. Tak? Ola, taśma tu jest. Idę. Poczekaj, bo nie umiem skoczyć. Tu jest taśmens. Gdzie? Tu jest taśmens. No. I co nie się wiem, stało? Nie wiem, po co mam taśmę. Ola, tu jest ciemno, ja nic nie widzę. Tu chyba nic nie ma, wiesz? O. Objective run? Ale... W którą stronę? Przepraszam! Co mnie zabiło? Jezu, było tak ciemno, że nawet nie wiedziałem, gdzie mam biec. Ja nie wiem, o co chodzi. A, bo my na dół zeskoczyliśmy. A, my tu mamy na dół. Zeskoczyć. No. O, patrz, jakie fajne. Hop. Co? Bo musisz razem z tym chodzić. O nie, ktoś wpadł do oleju, tak, Krystian. Tak. Słyszałeś? Ja tylko spadłem prawie 7 razy, ale spokojnie, nie martw się. Jaki jest dźwięk, jak się spadł. Teraz już słyszysz na pewno. Teraz mi się wydaje, że już słyszę, ewidentnie. Wiesz co, nie podoba mi się, że ta platforma się rusza, a ja muszę razem z nią. To nie tak powinno działać. O! Nie? Ale dźwięki fajne, czuję się, aha, jak w Minecraft jest gra. Platforma. Platforma obywatelska. Nie, przestań! Muszę na nią poczekać. Chodź do mnie. Tam jest taśma, Ola, w ogóle na dole. Ktoś tam krzyczał. Nieważne. Ważne, że my żyjemy. Prawda? No i nie wiem, gdzie teraz. Teraz tu i tu. Idziemy. A, tu idziemy! Patrz! Oj. Ale tam jest płyta. Tak! Jeśli chodzi o tą płytę, Olu, ogólnie... Tak? To wydaje mi się... No nie! I znowu stąd?
Ale ja zrobiłam tą płytę, jaki ty masz problem. Jak zrobiłaś? Ja dotknąłem wody od razu. No, a ja nie wiem, jakoś przeżyłam. No to jej nie podnosi tyle. Dobra, nieważne, ja nie potrzebuję kaset. Ważne, że ty masz. Dobra. No i tu idziemy, tak? Tu idziemy. Kolejna kaskneta. Na kotleta, kurde. Okej, to może być trochę ciężkie. Poczekaj. Nie jest ciężkie, jest łatwe. Okej, może trochę za wysoko moja postać skacze. Jestem. Koneczko. Dobra, a teraz. Ostrożnie. Dobra. Dobra, dobra. Uważaj, deski są sas w tej grze, jak coś. Musimy to zapamiętać. Sasi, stare są. Sasi deski. Sasi baka. Dobra. O, a uważaj, że to jest fajny dywan w ogóle? O, tak. I ktoś poszedł pływać. Jaki egipski? Egipski, znam się, bo gramatura się zgadza. A, no dobra, okej. O kurde, na co oni tu polują? No właśnie chciałem się... A mogę kliknąć? Nie, nie działa nic, okej, dobra. Idziemy, Ola. Poczekaj. O kurde. Ja bym nie dotykał tych rur, wydaje mi się, wiesz? Wiesz co, problem jest taki, że... Poczekaj, ja to muszę z pierwszej osoby zrobić, bo tego nie widać w ogóle. Widać, widać. Dobra! Nie, chwila, myślałem, że to drabina, gdzie my idziemy? Na śmietnik? Po tym idziemy chyba. Tu! A, i przeskoczyć! Dobra, co jest? Goni mnie! Goni mnie! Goni mnie! O, Krystian, on jest coraz bliżej! Ola, o, co jest? No nie, złapał mnie. A jak mnie niby dorwał? Mnie był 20 metrów za mną. No, mnie złapał. Co się stało? Się to tak... Dobra, nie oglądamy się za sobą, nie oglądamy się. Jest, no chłop mnie zaraz złapie, dotknij mnie swoimi... No dotknij mnie swoimi mackami, no jak? Bo tu trzeba skręcić! No ja wiem, że tam trzeba skręcić, Ola, w lewo. Jak najszybciej musisz skręcić. Trzymaj się po prostu tej ściany cały czas. Dasz radę, wierzę w ciebie. Ja dam radę, ty też dasz. No ja nie dam rady, kurde. Dasz radę! No nie da się skręcić, no jak? No da się, no ja... Jak już przejdziesz na trawę, to on ci już nie może do... O, widzisz? A, i zrespiło mnie tu. No siema. Okej. Okay. Siema. Dzień dobry. Dzień... Okej. Okay. Słuchaj, teraz będzie taki problem, bo... Ja mam wrażenie, że w Robloxie to ja się cofam, jeśli chodzi poczekaj, o... Poczekaj, dobra, biegnę. No właśnie... A! Chciałem ci powiedzieć, że deska. Pamiętasz? Deski są sas. Gruchło jak moje marzenie. A! Fuck. Co? Poczekaj, w którą stronę? No przestań! Ja to przejdę, poczekaj chwilę. Na lampę, tu. Teraz idziemy tu. Szybko! Dobra. Czy ty to specjalnie zrobiłeś? Nie. Nigdy. Dobra. A! No naprawdę! Ja nic nie zrobiłem, Ola, w tym momencie. Nie zrobiłem nic. Poczekaj, daj mi chwilę. Dobra, przeskoczę od razu tu. Przejdę tak. Dobra. Dawaj mi deskę. Dobra, jest deska. I teraz brawo. Tu. To się zapadnie za to. Zapadnia? Nie zapadłeś. Nie, chyba nie. O, tu jest deska. Ta deska też spadnie? No wszystkie deski spadają tutaj. Wszystkie się łamią. To jest do wody nie można, Ola. Woda jest bebe. No domyślam się. To jest zaelektryzowana woda. Tak, wyłączyłem prąd, więc chyba możemy wejść. Mogę już wejść? Nie, tak, możesz ja już wejść, nie jak mogę. Wyłączysz. No właśnie. No tu musisz wyłączyć, konewka. Nie, ale myślałam, że skoro wyłączysz, to ja też już nie, mogę. Nie, ja wyłączyłem dla siebie. Aha, taki samolubny jesteś. A, pamiętaj, że tu jest jeszcze taśma potem, jakbyś chciała. Dobra, nie chcę taśmy. Dawaj, czekaj, na stolik? Nie, stamtąd musisz, tam to jest wyżej. Aha, okej, dobra. I stąd skakujesz, no, konewka. I teraz do wody już, tutaj. O, dobra, już jest bezpiecznie. Teraz tam na górze musisz sobie włączyć bernspiennicznik. W ogóle zapomniałem stwierdzić, że goni nas chyba Orange z Rainbow Friends. Taki trochę wygląda, nie? Tylko taki zły kurset trochę. Przeklęty. Taki przeklęty trochę, minimalnie. Ja muszę na te grubsze wskakiwać, taki bo ja trochę zardzewiały, już się rozeszli w Rainbow Friends. I tego, i teraz sam prowadzi życie. No, fajne. Siema. Złapałem cię na barana. Właśnie na widziałam. Kolana. Dziękuję. I gdzie teraz? Na dół? A po co, skoro na dół, to po co jest drabina? Nie wiem. A ty co na mnie się wysłużasz się mną? Nieprawda. Krystian nie podobał. Schować mi się to... w te krzaki? Nie. Czemu tu są klocki z Minecraft? Wow. Jesteśmy hop, w Minecraft. Hop.
Ta gra łączy wiele rzeczy tak naprawdę, to dlatego. Chodź do mnie, o, jesteś tu, dobra. Chodź do mnie, dobrze, że stoję obok ciebie. Cicho bądź. I po samochodzie, bum, bum, burum. O Jezus, o. Ten samochód spadł. Upsi. Upsi Nie Daisy. Tak miało być chyba. O, tu będziemy ona uciekać nie lubię chyba długiego przed... tunelu. No, tu chyba będziemy przed czymś uciekać, wiesz? Ma takie mam wrażenie. To jest bardzo długi tunel. O! Co się stało? Co się stało? Krysiak? Co ci się stało? Trafiłem do kolejnego checkpointu, a ty? No ja nie. A. Ha. Nic ci nie wyskoczyło? O, teraz dopiero! Właśnie nie chciałem ci spoilerować za bardzo, kurde. Co to za dziwne komunikaty? O Jezus, o Jezus. To jest twój objective. Ola, gdzie jesteś? Odwracam się i cię nie ma. Jestem na dnie. Aha. O, już jestem, hejka! Gdzie jesteś? Z martwych wstałam. A, to dobrze w takim o Boże, razie, bardzo ja nie umiem. Dobrze. I co to jest w ogóle, po czym my skaczemy? Co to ma być? Kości twoich przeciwników. No nie! O, dobra, Jezus. To ten samochód spadnie, on spadnie! To są kości ludzi, którzy piszą ci brzydkie komentarze. Ja nie mam brzydkich komentarzy pod filmami. Ja mam nie najlepsze. No, zdarzają się gałgany. Ja mam najlepsze komentarze. Masz dobrych widzów, ale zdarza się też gałgan, który nie wie, co pisze, prawda? Ja mam najlepszych widzów. O, tak. A tu jest kaseta. Ja sobie ją wezmę. Hop. Dobra, bierz sobie kasknetę. Krysian? Co? Możesz się cofnąć? A co się dzieje? Coś jest nie tak? No. Gdzie ty jesteś? A ty tu jesteś, konewka. Co widzisz, tu się dzieje? Widzisz to? Co konkretnie? Czekaj, bo ja nie wiem, po czym skaczę. Co to jest? Szafa jakaś? Przesunę ci się. Nie widzisz? Co? A! Uśmiecha się do ciebie. Boję się trochę, wiesz? Trochę nie, się boję. Nie jest ma tego czego. Więcej? Czy ty umarłeś? Tak. Nie, ja sprawdzałem. A, to dobrze, co jest, to dobrze. Sprawdzałem, co jest na dole. Nie ma nic na dole. Spadłaś? Nie, na dole są moje kości. Aha. Tak. Dobra, teraz mogę rozumiem hop, wszystko. Hop. Ja robię speedrun! Bo ja na ciebie, konewko, czekam. Krystian, co to za wielka głowa za tobą? Nie wiem i nie chcę sprawdzać. Dlatego idę znaleźć zapałki i ją spalić. Jakie zapałki? Musimy znaleźć jakieś zapałki, Ola. Nie wiem jak i gdzie. Ale gdzieś. A, to chyba tylko karton jest. Patrz, tu musimy podpalić te serducha. Tylko musimy najpierw znaleźć zapałki, Ola. Bo nie mamy. Musimy... Chwila, tam są zapałki? Nie, ale tam... Nie, tam jest taśma. Benzyna! Benzyna! Benzyna. Ale tu była taśma. Wow. Dobra, to była dobra taśma. Ja mam taśmę. Idę za konewką, hej, ej, konewka, super, jest. I co, tylko benzyna mi starczy? Nie, musisz te zapałki kitu, nie. Znaleźć. Dobra, gdzie zapałki? Pamiętaj, że zapałki są bardzo krótkie i bardzo szybkie. Pewnie tutaj będą, w tej bazie. Ja wojskowej. Zakładam, że tu trzeba wejść gdzieś. O, siema. To się dogadaliśmy. Nie, to jest wejście na serducho tylko. To jest siatka. Poczekaj, a może my powinniśmy zupełnie inną stronę pójść, co? Siatko. Papa. Czekaj, tu jest ta głowa. No nie ma za... Chyba, że my świeczki musimy... Krysian. Tu były zapałki. Wow! Ale to jedne. No, a po co ci więcej? Myślę, że tyle ci starczy. No, ale to nie wiem, czy to będzie jako paczka zapałek, czy jako zapałka, jako jedna zapałka. No raczej paczka! No i co? Jara podlewamy. Się? No. Zapalamy. Zapaliło się! Pali się! Dobra, gdzie jest kolejne? Tu jest kolejne. Dziam dobry. Dobra, starczy. Normalnie. Tego wszystkiego, proszę bardzo. Nie boję się. Gdy ciemno jest, bo palę serca. Ale wiesz co, nie, dobra, na ulicy, dobra. Wiesz co, wydaje mi się, że jak to spalimy, to ta głowa zacznie się ruszać i coś nam zrobi. Nie, no co ty, Ola. Tak mi się wydaje. Głupoty gadasz. Nie podoba mi się to. Słyszę krzyk. Też słyszę? O, pali się. Głowa się pali? Pali się. Siema, czemu się pali? Ale się jara. Jara się na nasz widok. Dotknij ognia, Ola. O nie. Dotknęłam ognia.
Znowu Ola! W tym pokoju jesteśmy. Zobacz, co tu jest. To jest twój poprzedni odcinek. Nie podchodź, nie podchodź. Dlaczego? Nie podchodź, nie podchodź, nie podchodź. Zdałam sobie sprawę, że my uciekliśmy, Krystian. Uciekliśmy, tak. Ale trafiłem teraz do poprzedniego odcinka. W złą stronę poszedłeś, musimy iść do następnego. W złą stronę poszedłem. A nie do poprzedniego. Ale jeśli twoi widzowie nie widzieli, to mogą to oczywiście nadrobić. O, jestem w łóżku, ale superowo. Jesteś w łóżku. Słuchajcie. Krystian mój teammate'em jest. A kto jest moim? Nie wiem, kto to jest, ale się boję trochę. Ej, i to tylko, a nie, każdy ma taki sam pokój, nie ma. Ja jestem z jakąś emosiarą, tak, ale cześć. Też ma rączkę i się przebrała za Wednesday. Emosiara, idę. Już idziemy do pokoju na zewnątrz. O, ja mam najlepszą babkę, mi się najlepiej która, trafiło. Która to konopka? O, idealnie. Jesteś w pokoju. Nie wiem. Nie. Ojejku, ja jestem gdzieś na samej górze. Ja jestem w pokoju numer jeden w ogóle. Siema, koneczka. Siema, idę. Ola, tutaj, nie tam biegnij. Ej, chwila, nie. Ty już jesteś z tą dziewczyną, co tam biegnie za tobą? Tak. To jest Beskid, ona jest Wednesday, a ty jesteś tą blondy. Tą no mówię. Różową. O, jestem! Wednesday tu jest! Cześć! Nie, tutaj jest ta prawdziwa. O-o. To pani nauczyciel jest. Tak, ja wiem. Albo jest, albo nie ma. Przetłumaczysz mi, bo mi nie tłumaczy. Powiedziała na razie dzień dobry. Ale w Sermialu miała 3 metry. To no są normiki. To są normiki. Normiki, czyli normalni ludzie. O, tu mogę być wilkołakiem? Nie. Ja w sumie jestem wilkołakiem. O kurde, nie, dobra, jednak nie jestem, nie. A jakim jestem? Tu są wampiry. Nie, wampirem też nie jestem. A to ja z moją bladą skórą. Tak, ma, to się to ja. To z domu się ma, wychodzi. Nie, przy komputerze lepiej się siedzi. A, i to jest ona. Maciek! Odsuń się! Nie mogę, ja jestem! Jestem głównym bohaterem. Zasłonił ją. Bohaterką. Ale widziałeś, patrz. To jest Ola. A gdzie jest ta dziewczyna, z którą Ola tego mieszka? Nie wiem. Nie ma jej. Nie ma, poszła sobie. Ona już wyszła. Stwierdziła, że nie chce grać. A była tak idealnie ubrana jak Wednesday, też nie? Mam rączkę. No mówię ci, że się tak samo przebrała. A, chodzi za tobą rączka, bez kitu. Tak, to jest moja rączka. O kurde, śmieszna jest. Zobacz, Krystian. Jest półka milowego. Stara mi się w głowie rozkręci, halo. A czy rączce o, może się w głowie zakręcić, jak tak biega w kółko? Nie ma głowy. Naruto-ran tutaj był. Nie może? Siema, normiki. Ja jestem właśnie. Też normalny. Siema, normiki. Ja też jestem normalny. Jestem też normalny, idziemy prawda? Idziemy do kalasy? Gdzie? Do kalasy. Ale... Go to class. Do której? A, tu jest strzałka, dobra. Strzałka kieruje. Chodźcie szybko! Aha. Musimy iść do klasy. 10 sekund mamy, o no kurde, właśnie. To jest na czas. A, ona już na nas czeka w ogóle. Cześć Wednesday, cześć Asi, Wednesday. Cześć Bombi. Cześć Friday. Frenzy, nie wiem. Chodź. W oślej ławce będę siedzieć. Siema, na konewka. Dzień dobry. Czemu moja rączka nie... Chodź rączka na... No rączka, ustaw się ładnie. No. Rączka będzie siedzieć zamiast ciebie. No, rączka. Maciek, co robisz z nauczycielką? Dawaj. Wzięła mnie do odpowiedzi. Nie! Oddaj! To mój fotel. Fotel. Jesteś tam o dzieci, Maciuś? Co jest z moją głową? No, kurde, nie chcę moja rączka. Krystian, co ci się tam stało? Czemu ta jedna siedzi w powietrzu? Właśnie, i czemu jedna laska u nas lewituje na środku ja sali? Ja wiedziałem, że czarodzieje, to jest magiczna szkoła. Ja wiedziałem, no że wilkołaki i tak dalej, kurde no. Podoba mi się Maciek z przodu z tą miną. W tym biureczku siedzi taki. A ja słyszałam, że z przodu Maćka. Siadają ci mądrzejsi. Ej, Maciek. No, to ja powinnam tak. Usiąść z tyłu. O, dziękuję. O. Tego mi brakowało w dzisiejszym dniu. Wiem, dlatego ci tego to zapewniłem. Dziękuję. Jakbyś mógł dwa bonusowe jeszcze, to bym się cieszył. Ej, słuchajcie, bo nauczycielka dziękuję. Nam coś mówi, co mamy robić, a ja nie słuchałam. A co no, a nigdy Cześć. Nie słucha nauczycieli, co ty mówisz idziemy w ogóle? Na przedpokój. Jaki przedpokój? Courtyard. Idziemy na zewnątrz. To jest przedpokój właśnie, tak. Ej, a ja mam pytanie, skoro tu siedzą wampiry, to czemu oni siedzą w słońcu? No bo ci byli mieszańcami. A, to są mieszańce, dobra, rozumiem. No. O, mamy się zebrać w jedno miejsce, chodźcie, szybko! Kto chce być ze mną? Krystian, wyłaź z pani dyrektor.
Aha. To zabrzmiało bardzo niepoprawnie, Olu. No to wyjdź, proszę. Nie chcę. No właśnie. A dziękuję. Będziesz mi zasłaniał ją? Jak tutaj wejść na to dziecko? To Maciek z tyłu skacze jak małpa, a ja jestem zły? No bo no. On słucha, pani dyrektor, powiedziała, że będziemy do lasu iść, tak? Dokładnie tak powiedziała. No, to pokazałem jej drzewo, jak wygląda. No Maciek o, już kurde. Testuje chowanie się przed potworem. Jakim potworem? No nie wiem, ona nie mówiła, wiadomo. Że jakieś rzeczy mogą się czaić w lesie. Ja się nie pisałem na żadnego potwora. O, co się dzieje? Maćka to jeszcze zniosę, ale... Scenerię zmieniamy trochę. Idziemy do... Jak to się nazywa? Na koniki. Do Toy Story'a. Ja chcę na konika! O mój Boże. Na koniki, od razu na koniki ja bym posiadł. Da się usiąść na konika? Jasne, nie. Jak skoczysz na niego, to patrz, ja jeżdżę na nim, nie widziałaś? No właśnie, tak mi słabo działa. No trudno. Trudno, to ja pójdę gdzieś indziej. A co to znaczy fair? No tutaj, to się nazywa to nie wiem jak to, park rozrywki możemy to nazwać. Do not enter, no to wejdę. O ja chcę tu, ale fajowo, nie da się. Gdzie tu? A tu? Ale, nie, tu? Kto gdzie mi tu? Wygra tą kaczkę? Proszę, ja chcę tą kaczkę. Co się dzieje? A musimy tam iść. Czy tam coś warczało i to chyba nie był wilkołak, prawda? To chyba nie był Maciek głodny. Maciek, burczy ci w brzuchu, jadłeś coś? Ja wydaję inne dźwięki, dźwięki typu... O, ktoś krzyczał. Słuchajcie, to Chcę chyba... Zobaczyć. Chyba nie powinniśmy tam iść. Ale nie mogę. Ej, tam Środa coś niebieskiego mówi, jest, tam widzę, pomóc. Widzicie na skróty, tam coś niebieskiego jest. Widzę, ale nie widzę dokładnie. Więc musimy biec. Szybko! Biegniemy pomóc! Biegnę na skróty, nie do rady! Ścieżko! Co to za gremlin? To jest jakiś ogr! To jest ork! To są orki! Czekajcie! Atak na niego! A jak my mamy mu pomóc, przepraszam? Nie wiem, o kurde, mamy obserwować to! Czy my mu po prostu pozwoliliśmy... No widzę to, no i co, mam posprzątać teraz? Czy jest Sherlock Holmes na miejscu? Rączka, pozbieraj go! Jak to się wydarzyło? Rączka, pozbieraj rączki! Co teraz? Pani dyrektor nazwała, chodźcie! Zawracamy? Tak. Mamy kopa jara, że nic się nie wydarzyło. Bo zaraz pójdzie, że my to zrobiliśmy, musimy szybko wrócić. Dobra, już idę. Idę. Wednesday, don't tell hell. We couldn't in club. Żeby ona nic nie podejrzewała. Okej, słuchaj, my tu cały czas byliśmy. Ja się kręciłam tutaj na tych filiżankach, czy jak to się nazywa? Zobacz. Filiżankach. Tak, Nieźle. No na krzesłach, które robią kółeczka. No właśnie. Kółeczka. Więc o co ci chodzi? O, panda. 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 Co miałby ci dać? Cokolwiek. Pandę. A, że pandę miałby ci dać, Ja bym chciał tą niebieską. Czy ona nas stąd zabiera już tak? W tej misji. Zadania w tej misji są takie, że... Idziemy. Że musi... Czekamy teraz na noc, nocą się zakradniemy. Dobra. Ale dobra? Gdzie? No zobaczysz. Okej. Okay. Siedzę na łóżku. Ja my idziemy siedzę. Spać, to jednak nie ciebie, nieważne, zapomnijcie o tym. Good night, everybody, pomalam tak. Pozwalają nam wyjść, halo. Ale słuchajcie, bo my zrobimy pranka teraz, my nie idziemy tak naprawdę spać. Idziemy, wychodzimy stąd, wychodzimy. Tak. Idę. Moje drzwi są zamknięte, jak to? No cały ja też czas się mogę mówiłem. Przejść, Christian blokuje. O, są kamery. Rączka, otwórz mi drzwi. Ale nie działa. Kamery, słyszycie? Nie ma kamer. Ja nie widzę żadnych kamer. No bo Środa mi powiedziała. Nie mów na nią Środa! A nie tłumaczy się! To jest Wednesday! Nie? Dobra, idziemy? A będzie Friday? Mam kolejną rundę! Co jest? Światło mi się przesunęło, muszę się rewajwować. Gdzie ja muszę iść? Czajcie, za rączką. Tutaj za rączką jest. Aha, dobra, ja już jestem na zewnątrz, siema, jestem pierwsza. Dobra. O nie! Ona zginęła, Maciuś. Nie, ja żyję, totalnie Maciuś żyję. Zginął! Ja żyję cały czas i tylko kosztuje mnie to 35 lobuksów. No, Maciek. Dobra. Zobacz, drugi jesteś, ale znalazłem szybko. Skluty. Ja też. Dobra, słuchajcie, udało nam się wyjść i idziemy teraz zbadać. Tak. Środa, gdzie idziemy? Chodź, idziemy. Idziemy na czwartek.
bo... W lewo czy w prawo ale musicie... O, bo nie musieli zdecydować. Będzie nie wiadomo wybór. Nigdy. Ja idę na lewo. O... A nie mogę. Poczekajcie, zbadam sytuację. Tak, powinniśmy pójść prawo, mi się wydaje. Ja pójdę prawo. Tak, ja pójdę lewo, prawo. Na lewo. Ja idę prawo. Wii. No to idziemy na prawo. Dobra, możemy iść? Cała gromadka na prawo, let's go. Dobra, idziemy nie, za Wednesday musimy iść. Dobra, wyprzedzaj dobra. Ją. Nie, ja wyprzedzam. Nie wyprzedzaj jej! O. O. Jakieś ławki. Widzę tam coś! Tam coś leży. Coś, ja to leży, zobaczę. Bierz, to Ola, jest proszę. Miecz! Co tam jest? O kurde. Widzę to? Widzę ale to. Ale duży mieczyk jest. To jest bardzo... Czemu nie masz głowy i wyglądasz jak meduza? Bo to są moje włosy takie kręcone bardzo, macki. Wiesz? Macki. O. Faktycznie chodziło o to coś tutaj. No, mówiłam ci. O to coś tutaj tam? O to tak. Tutaj coś tutaj. O to tutaj a ty głupio na to wyglądasz, tak. Masz taką koszulę. Nie wyglądam głupio, po prostu jestem smukły i chudy, wyglądasz okay? Jak szczypior. O, podziękowała mi. Proszę, wszystko dla ciebie. Super, konek. A co zrobiłaś? Gratuluję. Podniosłaś miecz? Nie, no tylko go zobaczyłam. Wystarczyło. Idziemy dalej. Idziemy teraz w drugą stronę. Idziemy na lewo. Tak, tak? Teraz będziemy znaczy, tam teraz badać. Na prawo. No w teorii teraz na prawo, tak. No i mogę teorii, przez las, praktyce. Mogę przez las, nie mogę. Jakie parkury ona tu robi. No, no kurde, bale. Ona tak. Ej, tu jest jakaś jama. Czekajcie, bo ja się zgubiłem. To... Maciek... To chodź Maciek, bo grota już... Nestle już jest. Maciek, to jest o, jakaś kurde. Jama. Jak Ola, ja się teleportowałem przed tobą. Nie wiem, ale ja się boję trochę tam wejść. Ja bym nie poszedł. A mogę tu wejść? Nie no mogę. Nie. Niech na... A może Ola wejdzie, może Ola. Ale może dlaczego Ola, ja? Ola. Nie, bo ty nie, jesteś psia psiułą nie. Jej. Dobra, Rączka, idź, zbadaj sprawę. No idź! Ja idę. Rączka, idź! O, Maciek ja idę, ja dobra. Pójdę pierwszy. Uwaga, na lewo są starzy ludzie. To są kości! Na prawo też. Starzy ludzie. O. Ej, słuchajcie, to wygląda jak miejsce, gdzie mamy się bić z czymś, wiecie? O. Nie możemy się bić, bo nie jestem przygotowany. Mogę wyjść? Moja rączka nie masz może kamina? Tu... Słuchajcie, moja rączka utknęła. Gdzie? No patrz, rączka, chodź. Potwór! Maciek! Widziałem potwór. O kurde. Okej. To jest tego, to jest Papa Smurf. A czy my mamy walczyć, przepraszam? Dostaliśmy długi miecz albo pałę. Dobra, mam nietoperza! Chodź tu! Czemu na mnie? Czemu na mnie? Dobrze, Maciek, odwracaj jego uwagę! Nie, nietoperzem! Ja tak nie mogę robić! Dobra, nie chcę żadnego miecza tak, kupować. Miecze. Teraz. Dobra, uwaga. Dobra, drapie, uwaga, chłopaki. Jak kot. Drapie i gryzie jak Maciek. Uderzył mnie. No a czego się spodziewałeś, że będziecie głaskał? No, że mnie nie uderzy. Ile on ma zdrowia w ogóle? Ła, znowu mnie drapnął. Uczymy go, dawaj. Szybko, dam radę. Jest. Dobrze, wyłożył się. Łatwo. Ja teraz już się steleportował. Ja myślę, że to rączka. Pokonaliśmy prawdziwą a wiecie co to oznacza? To oznacza, że uratowaliśmy szkołę! O. Co to? Musimy stąd szybko wyjść, bo się zapada jaskinia. I to ile się zapada? No, ostrożnie. Dobra, Krystian, chodź! Udało się. Biegnę. Damy radę? Szybko, zanim się zapadnie. Dobra, już jesteśmy bezpieczni. Wybiegliśmy i jesteśmy bezpieczni. Najbezpieczniejsi na świecie. Daliśmy radę, co mamy teraz zrobić? Teraz czekamy, aż się zawali do końca. A dobra. Tak. Teraz musisz czekać. Halo, no zakończenie. Już uciekliśmy! Co dalej? No czekaj, aż się zawali, Ola, no. Ale to się cały czas zawala. Jeszcze budżetu na kamienie teraz... trochę było. O! O, i się do końca zawaliło, już tam nie i wejdziemy. O, o. Było blisko. No, też tak było myślę. Było blisko. Duże psisko. Przestań. No co? Szybko musimy wrócić do szkoły, zanim no zobaczą, że nas nie ma. Nie tam. Nie zobaczą. Zostawiłem poduszkę zwiniętą sznurkiem. O, myślałam, że do łóżek wrócimy. Wygląda na to, że mieliście ciężką noc. Nie, ja po prostu się nie wyspałam. Ola chrapała. Ja się nie wyspałem, bo moja spółkotelka uciekła przez okno. Ja nie chrapałam, to był rączka. Myślę, że ta wersja będzie ciężka do okupienia ogólnie. To naprawdę, on chrapał. Przysięgam. Na co? Na rączkę, oczywiście. Na swoją, czy...? No moją, no patrz jak pięknie. Nie! Ach, tak! Nie wiem. Ja dałem tak. Ja...
chyba nie kliknęłam. Krystian, nie wiem. Co zadecydowałeś? No, że... A! Co? Dobra, nie powiedzieliśmy jej. Czyli nie wiemy nic o potworze. Bo nie, Jakby się dowiedziała, to by nas usadziła pewnie. Jak ona teraz już nas usadza właśnie, Krystian, bo nam nie przestań! Krystian, nie zasłaniaj jej! O, dobra, dziękuję. Zniknęła. No bo ona na wakacje pojechała. Ej, myślicie, że ten potwór był jej zwierzątkiem? To jest wakaciara? Nie, nie może być jej zwierzątkiem. Myślisz? Bo? Jakiś nauczyciel. O, też chce taką różdżkę? Skąd ona ma taką różdżkę? A czemu ona mówi, że jesteśmy mądrzejsi niż myślała? I czemu? Bo spojrzała na mnie. Ej, ponieważ... Że plan może iść do przodu? Tak, ponieważ nie ma pani dyrektor. Ha, pokonaliście mojego zwierzaczka, ale nie pokonacie mnie. To czyli jeszcze jest... Gdzie jest mój miecz, jakbyśmy Rączka? Jakbyśmy walczyli z jej chomikiem. Rączka, dawaj miecz. On go trzyma w kieszeni, zaraz nam da. Rączka, dawaj miecz. Rączka, trzymaj miecz. A! Kapelusz jej wyrósł! W kieszeni czapkę! Zły czarodziej! Uważajcie, uważajcie! Ja się schowałam za kolumną, nie trafi ja we mnie jak coś. Ja też się schowałem. Dobra, to Krystian będzie walczył, nie? Dobra. No musi Krystian sam walczyć. Dawać tu na klatę, chodź. No, dawaj. Chcę to zobaczyć, jak się bijecie. To nie zajmie długo, mówi do dawaj. Ciebie wiedźma. O-o. Co teraz? Krystian! Co ja? Co ty robiłeś? Ba. Ja jestem bohaterem. Ja myślałem, że już futbol amerykański zagramy. Gdzie ja jestem? Halo? Ja też bym chciała wiedzieć, co się dzieje. O, Krystian Żaba. Siema, jestem, halo. Takie nie pokonamy! Przestańcie! Jakby się buty macie. Ej, ona jakąś moc zbiera! Musimy to zepsuć! To jest, ale które? To jest, co musimy to psuć? To maczkowa moc. No każdy na swoją kulę! Tak! Każdy do filara swojego! Rączka, my mamy przewagę. Ale to nie jest mój filar, nie przypominam sobie, żebym miał filar. Teraz jest już masz! Filar. Mam atakować, gryzsikać, co mam robić? Musimy je zniszczyć! Teraz! Bijemy! O Boże, ale to duch... A czy to bije mocniej? Nie, to bije tyle samo. Ale ona strzela pierdziachami. Ale na szczęście w ciebie! A! Dobra! No, na szczęście w ciebie, na szczęście w ciebie, Ola. A, napierdziała na mnie! Dobra. To dobrze. Teraz do Maćka! Na mnie ten się rozpadnie, rymary, słuchajcie! Pokus. Co się rozpadnie? No filar! Zaraz fuj się! Mam jeszcze trochę mu jeszcze... Ej, bo lecą jakieś takie promienie, bym powiedział. O Boże, trzeba poskoczyć! No... Dobra. Filar jeden zniszczyłem! Ja też! Dobra! Co teraz? Co ja? Ja już zrobiłem. Udało dobrze. Się? Dobrze! Pokonaliśmy ją! Zmieściło kulka się. Znika! Chyba ją pokonaliśmy. Pokonaliśmy wiedźmę. Tak, już nie jest silna! Ha ha! Straciłaś moc! No nie, czapka! Nie, ona moc straciła! Teraz jest normikiem! Zwykłym nauczycielem, tak jak my. Ale my nie jesteśmy nauczycielami. Ale jestem normikiem. Idę do mojej grupy normików. Pani dyrektor na szczęście wróciła. Tak, to była zwyczajna. No, to słuchaj, powiedzieć teraz. No właśnie, słuchaj, jest zła nauczycielka, która chciała przyjąć kontrolę nad całą szkołą i była złą wiedźmą, zbierała sobie moc, ale my ją zabraliśmy i udało nam się ją pokonać. I musisz teraz coś zrobić. W lesie potwór był. Ona też chrapała. Udało nam się uratować. A, dobry ending! Po tylu razach nieudanych bad endingów. Halo! Jeju, co te literki tak skaczą? Podoba mi się, fajne to. Dawaj, Ola, siadaj tu, chodź. Poczekaj, czemu ten jeden jest mięsny? Co to ma być? To mięsny jesz. Ty go zjesz, Ola. Zapraszam, siadaj obok mnie. O! Witam serdecznie. To jest prawdziwe wprowadzenie do ABC Lore, czyli ABC Land. I idziemy, chodź, zostawiamy to są wydarzenia przed, co się wydarziło tak naprawdę. Tak. Gdzie mam iść? Przecież jesteś w miejscu. To idziemy, i zaczynamy giereczkę. Wchodzimy. Jesteście pyk. Oho. Trochę mi się tu nie podoba. Nie idź do łóżka nigdy. Idę do łóżka. Ja też poszłam. O, ja też! I lecę do góry! Jestem na Maćku. O! Śpię u siebie na górze. Jakie wysokie Piętro. Jakie wysokie jest to łóżko?
trzypiętlowe, no, trzypiętlowe. Skakuj na sam dół, a nie marudzi. Jezu! No! No. Poczekaj, ej, nie chcę już skakać! Stop! Nie skacz na łóżko, ale... tylko idź spać! Ale to jest moje łóżko! Ja chcę te łóżko! Ale się obijasz! Jak w prawdziwym życiu, jak idę do pokoju, to też zawsze po łóżku skaczę, jak dziecko. Normalnie, teraz kurde. Uważaj, bo się przygoda zacina. ABC Story Adventure. O nie, nie podoba mi się, nie podoba. Klocek jest, klocek jest! Widzę klocka! Zebrałem klocek! O, ja się położyłem spać! O, biegam klocek! Drugi klocek w rogu! Też mam klocka! Bierzcie klocki, póki możecie jeszcze! Więcej klocków! A, klocek! A, to ja! Dzień dobry! Cześć, to ja! Siema! Gdzie ja jestem, halo? Zostaw lajka, zostaw siuba! Ale ma płaską głowę! Ona ma ciasto zamiast twarzy! Ona wygląda jak te brzydkie psy, takie mopsy! Jesteśmy zmęczeni oglądaniem IBC lore'u. Mopsy już lepiej wyglądają. Jesteśmy lazy. Jesteśmy zmęczeni. No właśnie, pozwolę ci spać jeszcze trochę. Ale jest coś, co musisz wiedzieć. Ciocia radzi mądrze. Nigdy nie skacz na duże łóżko i mów... Ja to zrobię. Upa. Pogo, pogo, ABC! Pogo, 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 ABC, pogo, pogo. On wygląda trochę jak tego. Jak się nazywał ten taki czerwony z tych zwierzaków? Nie wiem. Elmo? Ola, ty Elmo, no, Elmo, on wygląda Elmo, jak taki, no, upiorny Elmo. Jak to pogo, było? Pogo, pogo, ABC! Pogo, 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 1, 2, 3! Pogo, pogo, 1, 2, 3! Nie, pogo, tak, to się pogo. Robi tak. No i co? Pogo, pogo. Pogo. Pogo, 1, 2, 3. No ten, że pisze się... Najpierw Pogo, Pogo, nie, ABC pogo, miał pogo, być. Pogo, ABC. Później było... Pogo, Pogo, 1, 2, 3. Pogo, 1, 2, 3. Pogo, ABC. O, widzisz? Widzisz? Ten pogo. Drugi gość to mówi. Pogo, 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 1, 2, 3. To jest Maciek. Nie, to nie ja, to nie ja. To Maciek, co zrobiłeś? To nie ja, to nie Maciek, ja. Maciek, no twoja wina. Widzę, okay. Nad twoją głową masz napisane, to ty. No, ja to tylko napisałem, wina, Maciek, ale nie nad moją, tutaj nad ikonki twoją. Na guzie było napisane, że to nie ja, tylko ktoś inny. Nie, chowajcie nie. się i kładźcie się do łóżka nie, szybko. Nie, było napisane, że nie można iść do łóżka. A, weszłam do łóżka! To jego wina, tego na wprost mnie, to on mówi i on coś robił. No i teraz Ole, weź się. Siema. Siema. Pogo, pogo. Ty pogo nam zniknął. O, siema, Krystian. Witam was serdecznie. Z ekranu nam tutaj zniknął Pogo. O-o. O-o. Ktoś się dobija do drzwi. Czemu no. drzwi? Wciągnęło go. O, nie, to Broku. Czy to ręka? To Broku. Maciek, to jaki twój blok? Tata, bo zielony. To nie, ta, bo zielony to każdy mój stary jest. To jest green z Rainbow Friend. Czemu ja mam taką pozę? No nie. Bo skaczesz akurat. Znać Pogo. Tu jest! A gdzie jest, gdzie jest nasz kolega? Nie wiem, ale o, musimy jest za nami, znaleźć dobra, Pogo. Nieważne. Tu słuchaj, pozbieraj dobra, te wszystkie literki. I oglądamy, tak? Tak, ale w telewizji nic nie ma, Bluskin wywalił. Ej, możemy drzwi otwierać? Chyba możemy. Nie wiem. Ciocia mądra też do nas mówi. Ciocia nas słyszy. Wracaj do łóżka. Łóżka! Dobra, dobra. Co jest? To ja jestem w łóżku, ja jestem bardzo grzeczna. Siema. Ej, to moje masz łóżko. Masz 5 sekund na odpowiedzenie od poprawnej odpowiedzi. Jaki kolor ma Maciek? Zielony! Dobrze. Fiolet? Źle! O-o, i co teraz? Ja leżę! No i też się skończył. Minął. Czemu dobranoc. Te poduszki wyglądają jakby dobranoc. Chciały nam zjeść głowę? Nie. Ale wyglądasz wygodnie! Ja mam ci lele siupel. Wygodny jesteś! I to mocno! Maciek PC, nie VR. O-o. O-o. A on z drugiej strony leży. O nie, o nie, o nie. Znowu Broku do nas puka, idź sobie. Broku. Znowu się otworzyły drzwi siame. O. Jaki Super Saiyana odpalił. Super Saiyan. Jaki głupi on jest. Ja nie wiem, co ten Pogo robi. A Ola znowu skacze. No siema. Siema. O, bez kitu. O, wszyscy skaczemy. Znajdź Pogo! Znowu? Jeszcze raz musimy go znaleźć. A tu poszedł na górę! Na pewno widziałeś, że do góry poszedł? Jak mamy otworzyć drzwi? Nie wiem, tu są jakieś kłódki. Jak on powiedział, że pokój jest pusty? O nie, nie chcę tego kupować. O, ale straszne oblazi to są. Dzieci! Nie, nie słychać nas! Lepiej, żebyście byli w łóżku. No naprawdę? Zobacz to.
Idziemy do łóżka, no nie, no, nie, teraz dobra, to jest teraz moje, moje! Dlaczego? Czy my musimy cicho chodzić, czy o to co chodzi? To jest jak Baba Jaga patrzy, nie wiem, to jest jak Baba Jaga patrzy po prostu. To jest Maciek patrzy. Nie, bo później będziemy mieli 5 sekund spokoju, żeby się dostać pewnie tutaj, jak 5 sekund zabielają, co... Te poduszki są bardzo smutne. Później już cię złapie jak zielo. Znowu! Ej, mam deja vu. Też mam deja vu. No bo musisz spać. Często musisz spać, żeby pogo cię nie zjadł. To chodzi o to, że to jest koszmar nocy. Ej, nie było go. O Boże, to babcia. O nie, to babcia. Nie, ciocia. Wiem, że byliście, że nie byliście w łóżkach. Nie, nie, o, my byliśmy. Zamykamy ci drzwi. Ej, pomocy! Pomocy! Ja jej nie chcę pomóc. Ona każe nam iść spać, kiedy nie chcemy. Głosuję za tym, żeby Broku ją zjadł. Elo. Siema. Witam serdecznie. Czy ty znowu I co znowu musimy? Pomóż, książka mądrości. Co? A gdzie tak, ona jest? Co, pomóż książki, coś tam. Gdzie? To jest ciotka. Jest ciocia. Pomóż ciotce. Ja nie wiem, gdzie ciocia ona jest. Ciocia jest tu też. I co, znowu znajdziemy, że jest pusto i tyle? No, no pokój jest pusty. Gdzie teraz? Dzieci? Chodźcie do telewizora. Jestem, oglądam. Telewizję. Ja też. Dobra. O, jak się ja ładnie. Duży TV. O pogo. Kurde. I ciocia. Tańczy. Tańczy jak szalony. I zadowolony. A czemu ona nie tańczy? Jak w Dorsach. No. I czemu ona ma oko w ogóle na szyjniku? Fuj. No, ja na kolanach też prawie. I pasek. Fuj. No. Wyjdź stamtąd, wiem, że pogo jest zły. Zły? Pogo jest zielony, pogo jest zielony. Nie bądź głupi. Nauka to szczęście. Zabawa. No, wiesz o co chodzi. Czemu nie pójdziecie do łóżek spać? Bo my nie chcemy spać. Ej, obraz się glitchuje. Super zabawę. Ucząc się w ABC Land z pogo. Ona się uczy breakdance'a, tak jak on. Nie podoba mi się to, wiecie? Dobranoc. Uwielbiam, jak ona kończy zawsze wiadomość. Okej. Bo to jest każdy my. Tak mówi. Ej, Maciek, chodź, pójdziemy do pokoju. Dobra. Dawaj, Maciek, przynieś łoma. To rozwalimy telewizor. Za każdym razem. Co z moją ręką jest nie tak? Czemu moja ręka się tam wystaje? Bo twoja ręka znika. Pokazujesz, dlatego. Pod jeszcze dużym łóżkiem będzie! Musimy pilota znaleźć. Siri remote. Drzwi od łóżka są zamknięte. Ale tu też są oczy, widzicie? Co ten gościu robi? O co mu chodzi? Siema, witam wszystkich serdecznie. Siema. Mamy sforsować drzwi podobno. Co tam się... O, co to jest? Dobra, Maciek, wchodzisz pierwszy. Nie, ja podziękuję jednak. Ja już powiedziałam, że ja tam nie idę, słuchajcie, wiecie? Dobra, nie ma strachu, widzicie? Łóżko jest jednak na końcu korytarza. Nie patrzcie się na boki, jak będziecie iść. Poprosić damy ladę. Dobra, ja idę. Elo. Dobiegnij pierwsza i się nie rozglądaj. Ale szybciutko, tędy cię mam miekać. O, nie. Przeszłam! Coś jest nie tak z dużym łóżkiem. Trzęsie się. A przestraszyło się mnie. O Boże, ona ma oczy i zęby! No. O. I duże nogi. I kolce. Uciekamy teraz? I co? Ej, z drugą stronę trzeba? Trzeba w drugą stronę, czy jak? Szybko! Trzeba skakać! O nie! Z drugiej strony też! Ej, uważaj, Ola! Na co? Dobra! No co mnie tutaj się zamyka? Nie możemy przejść! To gdzie mamy iść? No patrz! Bo tutaj zielony jest, czeka na nas. No tak, ale co mam zrobić? Pilota musimy zebrać. Co mamy zrobić, kurde, cześć, w końcu? Cześć, pilota! Dzień dobry. Hej. Czemu ty nie idziesz do przodu? Ej, ja wam powiem tak. Spójrzcie sobie w pokoju na górę. Wiesz co? Jakby nie ma nas w pokoju. No nie ma. Ale dobra, pójdę. Maciek! Przebiegłeś przez to! Udało mi się? Czekaj, zobaczę, co jest u góry. Gdzie jest? Chciałem dalej nie wyskoczyć. Aha, na... Jak ja mam tam iść? Jak na tam łóżko! Iść? O Jezus! Na które duże łóżko? Musimy wejść? Tak, musicie na duże łóżko wskoczyć i na górze są platformy. O mój Boże, po tych platformach dobra się idzie. O Jezus! Jak ja mam to zrobić? A jak się wchodzi na duże łóżko? W sensie... No.
O, dobra. No, tego, o właśnie, no i tu są platformy. A, Ja spadłem na sam dół. Maciek, jak mogłeś? No bo, no, nie moje umiejętności, nie moje umiejętności. A ja nie wiem, gdzie dalej iść. O, tutaj na przykład. No, da, jest do góry, na środku, Staniola, na środku tam. A czemu na dobra, środku? Dobra, jestem. Siema. Poczekaj. Kliknąłem na górze coś. Nice! U góry był pilot! No. Tak, tak, tak. I pilot nas latuje. Ja nie wiedziałam, jak tam wejść. Siema, to ja. Super. Znalazłeś pilota, you fuck me. Znalazłem klika, on się nazywa klik. Bez kitu się nazywa klik. Klik boi się pogo. Klik się boi pogo, więc dlatego tu siedzi. I on chce nam i pomóc. Klik chce nam pomóc, tak. No, klik chce być naszym przyjacielem w ABC Lendzie. Nie, 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 wyłącz, wyłącz, ja tam nie chcę wchodzić. Wchodzimy do telewizora teraz, moi drodzy. Naprawdę? To idziemy. Ale ja nie chcę. Poczekaj, mogę przejść? Czemu nie chcesz, Olu? Bo się boję. Można przejść. Tylko uważaj, Ola, bo tutaj dalej się zamykają te oczy. Ale tutaj więcej tego jest trochę, wiesz teraz? Bardzo dużo jest tego. Ojo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 j
oszukują nas. Nie, no, trzy, Przejdę. Udało się. Ej, dobra, nie, myślałam, że zgubiliśmy tego ostatniego gościa. No on jest tam. On zniknął gdzieś. Szedłem na dół i coś się stało. Czy teraz kanapa się będzie bała czegoś? Będzie miała zęby i język. Nie, kanapa będzie nas się bała. No chyba na odwrót. O nie. Kanapy żyją! Jest pogo! I tańczy. I znowu tańczy. Z jakiegoś dziwnego powodu. Naprawdę myślałeś, że pozwolę ci wejść do ABC Landu? Tak. O nie. O. To jest prolog. To jest przeniesie prolog. Telewizor. A ja... No, ale dlaczego? No, bo celowo to robi, żeby nam utrudnić, no. A to mogę... To wystarczy po schodach z boku? No właśnie chciałem się zapytać, czy wystarczy, że przeskoczę. Ha! Możemy zeskoczyć z balkonu. No właśnie. Usunie balkony, prawda? Nie. To są balkony. Ha? Więc nie usunie. Wyżej. Jeszcze. Dalej. No nie, no i po co mu mówiłeś? Krystian, naprawdę! Krystian, twoja wina. Moja wina, moja wina, twoja wina, moja bardzo wielka wina. O Jezus, no tylko... Twoja... Co jest? I co? No nic. No dobra, to idziemy na środek. Wszyscy jesteśmy, dobra. O-o! Ola, co to za warzywo? No i co się ze mnie śmiejesz? Krystian, co to za warzywo? No, ja wszystko wiedziałem, o co chodzi. Ale o co chodzi? Krystian. Ja nie wiem, o co chodzi, o ten tramwaj, co nie chodzi. Dobra, wejdę! Zazłem! Co jest? Zazłem! Jak to? Ja nie umiem tam przeskoczyć! Maciek ja tam, pisi, nie VR, medy, ja tam już byłem, totalnie, no. Jestem pierwszy raz tutaj. No, ja już tam byłem, no, no tylko że sobie lekko spadnąłem. Ja poznałem kolejnego Neda, jest Ned, no poczekaj! Ja idę. Cześć, jestem. Dobra, czekam. Ned Stark? Tak. Tak, mogę otworzyć zaraz skrzynkę, pudełko za zabawkami. Ej, wiecie ABC, co? Raz, dwa, trzy, to i box open. Bardzo mi się nie podoba ten mięsny, co tańczy. Czemu? O kurde. Straszny jest. Hop! Jestem! Ola, powiedz mi, co ty zyskałaś za numer, jak otworzysz. Dobra. Poczekaj, zaraz ci powiem. Okej. Okay. Ja dostanę... No! Otwieraj się! No. Otwieraj się! O! Co dostałaś? Dostałem tego... Dostałam B. Ja dostałem trójkę. Okej, ja dostałem B. Ale przeszliśmy. Ja jestem ciekaw, co dostałem, bo mi powiedziało, że nie byłem tu pierwszy, ale tam byłem pierwszy. Ja dostałem dwa. Dwa? A to czemu wy dostaliście cyferki, a ja dostałam literkę? To było ABC 1, 2, 3. Bez kitu. No, ale udało nam się wygrać. Nice. Nice. Krystian!
Halo. Nie wiem, gdzie jesteśmy. Utknęliśmy tutaj w jakimś dziwnym pokoju i jest tam dziwna pomarańczowa strzałka. Ostatnie, co pamiętam, dałaś mi jakąś podejrzaną zapiekankę. Nie. Budzę się tu. Nie, nie zwalisz tego na mnie. Nie ma opcji, ja ci nic nie dawałam. Jak to nie? Dawałaś mi. Wiesz co? Widzę przez ściany różne dziwne miejsca, które mogę kliknąć. Ej, nie mogę, nie mogę przejść. O co chodzi? Ale mam karton. Krystian! O, bo ja myszką muszę kliknąć. No, musisz myszkiem kliknąć. O, poczekaj, bo strasznie cię... Ej, jak to wygląda. Czy wiedzieliście, że z moimi linkami do Eneby możecie kupić taniej Robux i inne fajne gierki? Jeśli nie wiecie, czym jest Eneba, już śpieszę z odpowiedzią. Eneba to nowy rynek z ponad 25 tysiącami produktów cyfrowych, takimi jak gry, doładowania, prepaidy. Szczycący się coraz większym zainteresowaniem ze strony odbiorców, jest to idealna opcja dla waszych wszystkich potrzeb związanych z grami, ale i nie tylko. Eneba zapewni wam najlepszą ofertę na rynku. Dzięki Trustpilot macie pewność, że dostaniecie swoją grę bez żadnych problemów, a dzięki supportowi dostaniecie odpowiedź w ciągu 24 godzin, 7 dni w tygodniu. Możecie tam kupić nie tylko gry na PC, czyli Steam, Epic Games i tak dalej, ale również PlayStation, Xboxa czy moje ukochane Nintendo. Więc jeśli chcecie kupić jakąś fajną gierkę, to na Enebie możecie wyrwać ją o wiele taniej. Dzięki linkowi w opisie traficie na stronę z obecnymi promocjami. Może znajdziecie tam grę, którą chcieliście kupić, ale czekaliście na zniżkę? Strona jest cały czas aktualizowana, dodawane są nowe gry na różne platformy, różnego rodzaju doładowania, więc jeśli chcecie kupić taniej Robuxy, to jestem pewna, że znajdziecie tam coś dla siebie. Więc jak lubicie oszczędzać tak jak ja, to cieplutko zapraszam, wszystkie linki macie w opisie filmu. O, tu coś jeszcze jest! Nożyczki mam! O, musisz... O kurde. Co muszę? Musisz otworzyć karton. Musisz otworzyć karton. Nożyczkami? Nie. No. Poczekaj. Otworzyć drzwi, więc to... Co? Mnie się przestraszyłeś? Tak, totalnie. Krystian? Gdzie ty jesteś? Otworzyłam... Aha. Otworzyłam jakiegoś... Mhm. Co to jest? O Jezus, czemu to na mnie skoczyło? O co chodzi? Przepraszam? Cześć, konewko. Witam cię serdecznie. Dlaczego ty, jak nie topesz, wisisz tam... Tam? I'm Batman. Chodź tu, Batman, bo ja nie wiem, o co chodzi. Batman. Gdzie idziemy? Musisz rozwalić ścianę, użyć swoich pięści mocy. O Boże, no naprawdę. No tak, używaj pięści mocy. Ja już biję ścianę. Dobra. Chodź. Bij ścianę, Ola. Bijemy razem ścianę. O kurde, jakie to jest duże, Ola. Uuu, jak to wygląda. No i oczywiście jest lawa. A tam jest jakiś portal w ogóle chyba. O kurde. Co to? No. Nie chcę tego. Musimy iść po czerwony przycisk, Ola. A ty widziałeś, jaki posąg tu jest? Widziałem właśnie i nie podoba mi się to ani trochę. A mogę z tak daleka kliknąć? Nie, dobra, nie działa. Dostaliśmy jakąś podejrzaną paczkę z AliExpress. Tak, na święta miała przyjść. I teraz musimy coś ogarnąć tutaj, żeby nas nie załatwiło. O, ja nie wiedziałam, że będzie cutscenka, ja skoczyłam i nie wiem, gdzie ja spadłam. Ja też nie. Okej, dobra, rozumiem, czyli razem mamy problem. O, dobra, nie, stoimy obok siebie w miarę. O, dobra, jest wszystko jest w miarę luźno, Ola. Gites majonez jest, dobra, gites idziemy majonez, dalej. Nawet gites ketchupens. Wiesz co, ja bardzo nie chcę przed tym czymś uciekać, dziwne to jest. Co to jest, to ma być dziecko, to jest lalka? Nie mam pojęcia, wyglądała jak lalka, przyszło w paczce, nie? Więc... No w sumie kto by pakował dziecko do paczki? No, tak mi się przynajmniej wydaje. musimy wziąć kulę. Okej, biorę kulę. A, tu je puścić musimy. Tak, do wiaderka. Do portalu, czyli do środkowy. Nium. Dobra, puściłam jedną. Dobra, nice, Ola, radzisz sobie kozacko. A co to jest regen? Pewnie tego, żebyś zresetowała. Dobra. Poczekaj, idę tutaj. Wziąłem kulę i prawie skoczyłem tego w dół. Nie chcę mi wpaść. O, dobra. Poleciała. Dobra, kula. Mam ostatnią. Dobra, ja też idę po... O! Znowu prawie spadłem. No, Krystian, weź nie spadaj. No, za mocno się obróciłem, no. Utknęłam. O. Dobra. Trzeba nie utykaj, Ola. Trzeba podskoczyć jak coś, Krystian. Dobra, to podskakuj jak coś, Ola. Okej, dobra, poczekaj. Dobra, zrobiłem. Plup.
ja też. I co teraz? Teraz magiczny portal się otwiera. Aha, to też będzie portal. No nie, ale dlaczego to... Do wielkiej buzi. Idziemy do wielkiej buzi, chodź. Idziemy do wielkiej buzi. Ja się boję. Najbardziej, najstraszniejszym elementem póki co jest... A, to, że mogę właśnie spaść! Także no... Chciałem powiedzieć właśnie, że ty jesteś bardzo dobra w skakaniu. To może ci to średnio wyjść. To był najstraszniejszy element tej gry, Krystian. Do tej pory na razie tak. Tak, dobra, chodź, idziemy Ola do portalu. To był bardzo dziwny dzień. Gdzie my jesteśmy? W jakimś laboratorium? Laboratorium. Musimy znaleźć przycisk i go kliknąć. Gdzie jest przycisk? Gdzie jest przycisk, Ola? O kurde, ty, ale do wody to chyba nie może... Tam jest przycisk. A, widzę, dobra, czyli musimy po rurach tutaj tu przejść. Iść. A, ty już widzę, wykminiłaś tak, przede mną. Tak, i tędy idziemy. O, ty mądra i teraz dziewczyna. Idziemy tu. I na tu i tubę. Drugą tubę. I klik. I co teraz? I wracamy. Znaczy, ale ja klik... O, no właśnie, chciałem powiedzieć, wybuchło. Że jakaś tuba nam się musi przewrócić, żebyśmy mogli wrócić. Bo to i wybuchło. Siu. Poczekaj, poczekaj, teraz? Poczekaj. Ile? A tam na górę. O. Jak z portala, Ola? Nie. Co? Ola, jak z portala? Nie, 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 ja już nie wiem, już do rur? Źle weszliśmy. Musimy... A, tak, widzę, tak, widzę tak. To. Musimy na górę skoczyć. Rozumiesz? Dobra. Dobra. Nie! Znaczy... A! Boże, no... gdzie my jesteśmy? Tu. No nie, no co jest? Wiesz co? Może zrobię to z pierwszej osoby, będzie łatwiej, tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra. Tak! O, tak, kur. Tak mi się wydaje. Na skróty, nie boję się. Dobra, jednak się bałem. Dobry jesteś. Dobra, dobry agent, chodź. Wiem. Chodź, Krystian, do mnie, ja na ciebie czekam. Gdzie ty... czekasz na mnie? No ja... A ty już taka jesteś tak, skoczka. Ja już czekam na ciebie. Idziesz? Hop, hop, idę, hop. Idę. Ale skoczek, normalnie żaba jesteś. Narciarski, Ola, idziesz? Narciarski. Dobra. Tak idę, biegnę do ciebie jak w parkurze. Chodź do łapami Wenta, macham. Chodź do Wenta. Chodź, będziemy sens. Amogus. Amogus. Ty trochę wyglądasz jak czerwony Amogus. Ty wyglądasz jak świąteczny Amogus. O, coś tam było do kliknięcia. A. Ja nie mogę! O, dobra, bo nie mogłam musisz kliknąć. Kliknąć. Już, Ola, dobre miejsce. Musisz kilka razy kliknąć. Ola, chciałabyś otworzyć grób? Ja myślałam... Wampira? Ja, bo tu jest napisane zabawki. To wygląda dla mnie jak jakaś, nie wiem, stajnia czy coś, więc się zastanawiam, o co chodzi. Stajnia! Tak, tak każdy w takich domach trzyma jakieś stajnie czy laboratoriach. Wiem, dobre, gdzie Guziar. Jesteśmy? Guzik! Widzę czerwone, to klikam. Ja widzę, że... To chyba będzie ten moment, kiedy uciekamy. Ale podjęliśmy swoją decyzję o kliknięciu przycisku, Ola. O shit! Okej. Da się sprintować? Nie da się. Dobra. Możesz robić parkour. Żartowałem. Nie ma parkouru, nie ma! Dobra, biegnę! Nie wiem, gdzie dalej! Jak ty mnie wyprzedziłaś? Co ty, cwaniaku? Nie wiem, dlaczego ja tak... Z pierwszej osoby się szybciej skacze. Znaczy biega szybciej. Szybciej się skacze, kurde. Czy to idzie za nami? Nie idzie. Dobra, tu jesteśmy bezpieczni. Nogami, butami, rękami, skrzynkami. Po co mi ta skrzynka? A czemu ty tu wszedłeś? Nie wiem, po coś mi ta skrzynka chyba była? A możemy podnosić różne obiekty? Aha, bo musimy tu się na górę dostać chyba. Gdzie? A, no możliwe. Tak, musimy odkręcić i zabór. Dobra, czy dwa mi starczą? Starczyły mi dwa kartony. Siema, mi też. Cześć. Witam. Gdzie teraz? Teraz tu idziemy, ale którędy? Tędy. Tędy? Chyba. Nie jestem pewien. Okay. A bo ty taki jest guzior do kliknięcia. Dobra, poczekaj, hop. Guzior! Chyba nie skoczę. Nie wiem, co ten guzior zrobił kompletnie. Wydaje mi się, że te wiatraki spowolnił trochę. Nie że mogłoby nas zwiać na przykład. A nie, nie tutaj patrzyłam, chyba te platformy jak wcześniej robię. Tak, platformy, bo przecież mają światełka. Czy one się zamknęły, czy ty po prostu nie trafiłeś? Zamknęły się. A moje tak, się tak, nie zamykają. Ale moje się zbagowały. Aha, dobrze, rozumiem, jasne, okej. Okay. Tak. No, tak. Trafiłeś. Pamiętajmy, że ja mam klawiaturę za 50 zł. A ty za 400. Cicho. To nie ma nic do rzeczy. Gdzie teraz? O nie, no na górę. A,
prawie spadłam, prawie spadłam. Jezu, o, przepraszam, przepraszam. W tym ranie to ja się akurat przewracam bardziej. Nice. Boże, podobało mi się, jak miałam otworzyć drzwi, moja postać tak walnęła ręką. Co teraz? Oh. Gucik. A, musimy kliknąć. To ja idę w drugie. A, są zamknięte. Trudno, umieram. Tak? Nie? A co to za kulki? Aha, trzeba podnieść. Dobra, przepraszam, że tak cicho byłam, ale się zastanawiałam, o co ja chodzi. Ja też się zastanawiam, o co chodzi. A my klocki musimy ustawić. Weź sobie tylko pierwszy odstaw kawałek. A po co? Wydaje mi się, że... Przecież dwa wystarczą. Żebyś mogła... Wystarczą dwa? No, ja dwa ustawiłam. A ty jesteś, widzisz? Ty jesteś kurde już speedrunnerka. Ja się nauczyłam, że oni zawsze dają więcej rzeczy, ale wystarczą zazwyczaj dwa kartony. No kurde. Dobra, teraz idziemy wyżej. Hop. Gamerka. Powoli. Dobra. I pum. Dawaj, ja też chcę. Ciach. Możemy spaść po prostu? Możemy. Tak. Teraz to jest otwarte. O kurde. Ola. Zabawki. Fabryka zabawek. Czemu umarłeś? Nie, to nie ty umarłeś. Plum, plum. Czemu miałbym umrzeć? Plum, plum, bo słyszałam dźwięk, jak ktoś umiera. No nie wiem, kto tam umierał, Ola. Ale fajnie. Plum. Co? O Jezu! Aha, i spadłam na sam dół. No to fajnie, rzeczywiście. O! Nie, no to nie zyskakuj, Ola, na sam dół. Miałaś powinien się wspiąć, a nie zejść. Ale ja... Jak się wystrzeliła, jak rakieta. No właśnie to był ten problem, wiesz? Jeju. Dobra, idziemy dalej. A ze mnie się śmiałeś, a ja miałam wcześniej to samo. Czy ty spadłeś na sam dół? Nie. Widzę cię tam. Na dole. Nie spadłem na sam dół nigdy. Poczekam na ciebie. Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? O, tu jesteś! Jestem dobrym graczem komputerowym. Chodź, dobry tak? Graczu komputerowy. Komputerowy. Dawaj. Siema. Ciągnij wajchę. Ciąg za wajchę krąg. Dobra, i na sam dół. Na sam dół i guzior. Ja też chcę guzika kliknąć. I co teraz? O. Drzwi się otworzyły. Dalej mam kłódkę na nich, ale się otworzyły. Ja też. Dobra. Gdzie teraz? Czy znaleźć klucz, Ola? Czy klucz będzie te tu? Te są zamknięte. Aha, no to bez sensu. Te też są zamknięte. Okej, okay, no to też bez sensu. Tu przyszliśmy. A te? Te też są zamknięte, Ola. Te no ale troszeczkę się ruszyły. Nie. O nie! Gdzie będzie klucz? Aha, rozwalasz je, możesz kopać w te. A! O, mam klucz, tu jest. Na biurku leżał. Pierwszy karton, który rozwaliłam. Nice, ty jesteś duża głowa. Dziękuję. Ale skąd wiesz, które drzwi? A co jest tu? Patrz, to jest ten budynek, to nie jest stajnia jednak. A Ola, ale do których drzwi jest no, ten klucz? Do exitu tutaj, Krystie. Exitu? A, tak. Do exitu, a. No i co? Dobra. Ona to mi się nie podoba. Nie, to zwykła czerwona strzałka! Jezus, Ola, nie krzycz, przestraszyłem się podwójnie! Przepraszam! Idę z kara i ciebie, Jezus! Przepraszam. Idę za strzałkami! Tu jest dalej strzałka! Ja też idę za strzałkami. Trzymam shifta, nie wiem, czy to coś daje. W lewo. No tutaj nie ma innej możliwości. No jak to nie? Normalnie, są inne możliwości. Dobra, idziemy tu, czy to... są takie, nie widzę dostępne. Tego! A dobra, idzie, nieważne, idzie za nami! Idzie, nie patrz się! Ale mam fajny czas, nice. O, to? Właśnie się skończył. Jaki masz czas? Nieważne. Idziemy dalej, uciekamy! Dobra, ja też idę. Chodź ze strzałkami. No idę ze strzałkami. No gdzie dalej te strzałki prowadzą? Mam wrażenie, że w kółko się kręcimy. Może my pętlę robimy. Nie. Idziesz, dobra. Nie, to chyba nie jest pętla. Nie wiem, na pewno idzie. Idzie za nami, Ola. O, jest! Jest wyjście. O. Dobra. Huhu! I twoje ulubione obbi! Babuj! Ja jestem świetna w obbi. Ej, skromna. Powinni zrobić takie obbi z presją czasu, gdzie cię go... O, nie potwór, prawie się przewróciłam jakoś. To byś miała dopiero obbi. Już słyszę te krzyki twoje. Myślę, żeby było śmiesznie. No, myślę, żeby było kupowane odrodzenie. Czy tu znowu nam wyskoczy? No nie, musimy wypić super napój, który daje nam super prędkość. Okej, okay, dobra, siup, dobra. O Jezu, serce siup, mi wali! Nie pijcie energetyków, są niezdrowe. No bo... Czy ty umarłeś? Nie. Dlaczego? Nie, ja nie umarłem. O Jezus.
Ja tu nic nie widzę! To jest najgorsze. Zapal latarkę, Ola. Jak jest latarka? Nie ma. No Krystian, a nie, pod E. Nie, nie ma. Nie ma latarki, powiedziałem, że nie ma latarki. Jestem kurde. W jakiejś szklarni. A ty gdzie jesteś? Szklarniara. Ja mam czekać na ciebie? Ty tu biegniesz? No biegnę, a co mam robić? Niby czołgać się? No nie wiem. A! Panie Krystianie? Mam to omijać po prostu? A i pułapki, tak! Widzę cię! O, hej! Cześć, konewka! Cześć! Halo! Dzień dobry. Chodź, dzień idziemy dobry. Dalej. Ej, tu coś wyje chyba. Nie, wydaje ci się. Nie? A, okej. Dobra, to wierzę ci w takim razie, Ola. Uuu, idziemy do fabryki zabawek, która wygląda bardzo nieprzyjemnie. Mm-hmm. No to miłej zabawy. Wiesz co? Ja myślę, że... O, widzę bazukę! Ja wiem, co to znaczy! Babuka? Nie, babuka. To jest złota babuka. Nie, nie, tam w środku jest babuka. Możesz kupić złotą babukę. Nie, nie będę kupować. Ja jestem prosem. O! Bijemy go! To skacze! A, ała! Ała, ała! O, dobra, nie jestem w tym najlepszy, Ola. Ja też! O kurde, ja jestem... Dobra, dostał raz. Dwa, dostał. Dobra, ale jestem blisko już. Zabicia go i siebie. Myślę, że to tak nie powinno działać, Ola. O Jezu, nie trafiam! Ja nie trafiam! Dobra, trafiłem! O Boże. Dawaj, Ola! Ostatni raz mi został! Dawaj! Poczekaj! Wylądował? Ciśnij. Jeszcze! O nie! Dawaj! O nie! Poczekaj! Szybko! Zabiłam! Udało się! Leży! O, nice! No, udało nam się, Ola. Ale kolce dalej wyskakują. No, trochę się zepsuło chyba. O co chodzi? Poczekaj. Dobra, czy wychodzimy? A gdzie pociąg jakiś, czy coś? Halo? Pociąg? A co ty myślisz? No bo zawsze... O, tam jest! O, jest! Mówiłam, że coś samochód. Będzie. Chodź, idziemy. Aha, mogę też zrobić tak. Ej, słuchaj! Trzeba schować takie rzeczy. Czy ktoś chciał kiedyś zobaczyć konewkę z bazuką? Konewko zuka. O, konewka tam biegnie. A jak tu wsiąść? O, wsiadłam! Ja nawet nie wiem, czy wsiadłem. Krystian, uciekliśmy. Udało nam się. Przeżyliśmy złego bubasa, który był robotem. Udało się. Jaki robot? On był lalką? Ludzką? Lalką? Lalką? Ludzką? To nie było takie ciężkie. Na szczęście nam się udało. Na szczęście konewka miała przy sobie swoje podręczne RPG-7.